And the Oscar goes to... Hello kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku w tematyce bajkowej, filmowej, ale troszeczkę inny rodzaj tym razem tego filmu, który nagrywam, ponieważ całkiem niedawno, to znaczy już jakiś czas temu, ale powiedzmy sobie, że jeszcze nie tak dawno, nastąpiło kolejne rozdanie Oscarów. Ja swego czasu bardzo Oscary uwielbiałam, wstawałam, wiecie, o 3:00 w nocy, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły i potem oczywiście w poniedziałek, bo to zawsze było w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do szkoły już mam bardzo niewyspana jakoś. Rodzice mi na to pozwalali. Nawet były takie sytuacje, że oni po prostu spali, a ja włączałam sobie po cichu telewizor, zakładałam słuchawki. I w tym samym pokoju, w którym oni spali, oglądałam Oscary. Taką byłam ogromną fanką. No i wiecie, niedawno całkiem te Oscary znowu zostały przyznane. No i chciałabym troszeczkę właśnie opowiedzieć o Oscarach, ale oczywiście w kontekście tego, co nagrywam między innymi na tym kanale, czyli w kontekście filmów animowanych, sprzedać wam trochę historii i trochę opowiedzieć o tym ostatnim filmie, który zdobył nagrodę w tej kategorii, bo go też zdążyłam obejrzeć. Więc wracając do początków, od kiedy w ogóle na Oscarach jest przyznawana nagroda za film animowany? I tutaj musimy sobie od razu, słuchajcie, rozróżnić dwie kategorie, bo jest jedna kategoria, jest to film krótkometrażowy, film animowany, który dużo wcześniej zaczął być przyznawany Oscar w tej kategorii, i zupełnie inną kategorią jest pełnometrażowy film animowany. Więc zacznę od tej pierwszej, tak zwanej, kolokwialnie mówiąc w skrócie, krótkometrażówki. Będę się tutaj, kochani, wspierała też telefonem, no bo aż tak świetnie nie znam tej historii. Czytałam o niej i była dla mnie bardzo ciekawa, ale wiecie, żeby nic mi tutaj nie umknęło, będę zerkać w razie czego w telefon, żeby tutaj jak najbardziej konkretnie i dokładnie wam wszystko przedstawić. Więc nagrodę Oscara za krótkometrażowy film animowany rozpoczęto przyznawać od 5. ceremonii, która się odbyła w 1932 roku, czyli bardzo dawno, jeszcze przed II wojną światową. No i powiem wam szczerze, że ja czytałam te filmy. To nie są jakieś takie znane pozycje, jak zaraz przejdziemy do tych pełnometrażowych, no to jest to jednak różnica. No ale warto tutaj nadmienić, że najwięcej tych nagród, bo aż 7 zdobył Disney ze swoimi oczywiście produkcjami, z taką serią, która się nazywa Silly Symphonies, a także wytwórnia Metro Goldwyn-Mayer i seria Tommy Jerry, którą myślę już tutaj doskonale większość z was zna. Warto też tutaj, chciałabym zaznaczyć polskie wątki w tej kategorii, ponieważ były nagrodzone dwa polskie filmy właśnie w tej kategorii. Tango w 1981 roku Zbigniewa Rybczyńskiego oraz zrealizowany w Łodzi Piotruś i Wilk. To jest film z 2006 roku, zrealizowany przez Susie Templeton, więc pewnie nie polska twórczyni, no ale w Polsce był realizowany. I też, słuchajcie, pamiętam, że w 2002 roku nominację właśnie do tej kategorii otrzymał film Katedra Tomasza Bagińskiego i słuchajcie, wtedy to był właśnie jeszcze ten czas, że się bardzo gdzieś tam Oscarami interesowałam i pamiętam, jak bardzo się cieszyliśmy, jak bardzo przeżywaliśmy to, że też właśnie polski film był nominowany. On nie wygrał wtedy, no ale oczywiście nominacja do Oscara to też jest tutaj duża rzecz. A przechodząc, kochani, do kategorii pełnometrażowy film animowany, to tutaj może was zaskoczę, ja się sama zaskoczyłam. Ta nagroda została stosunkowo przyznawana dosyć późno, bo pierwszy rok, w którym została ona przyznana, to był, uwaga, 2001. Czyli widzicie, jaka ogromna różnica. 32, 2001, czyli, uwaga, szybka matematyka, 69 lat. O ile się nie mylę, także no ogromna różnica czasu. No i teraz uwaga, zagadka dla was. Który Który film animowany zdobył właśnie tę nagrodę jako pierwszy w tej kategorii w 2001 roku? Uwaga, uwaga, chwilę na zastanowienie. I odpowiedź? Shrek. Tak, myślę, że większość z Was zna. Kojarzy ten film. No faktycznie jakiś taki duży przełom wtedy nastąpił, jeżeli chodzi o animację. Film Shrek no, bardzo mocno się zapisał, potem oczywiście powstały kolejne części, ale gdzieś tam bardzo, bardzo mocno się zapisał w historii kinematografii, a szczególnie oczywiście w tej kategorii animowanej, pod wieloma względami, więc myślę, że no, całkiem jest to zrozumiałe i całkiem jest to świetna propozycja właśnie na zainaugurowanie, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, właśnie takiej kategorii. Więc pierwszy był Shrek, oczywiście film jest wspaniale, doskonale znany, bardzo przeze mnie lubiany, byłam na nim w kinie, no i naprawdę zrobił świetne wrażenie, gdzieś tam wytyczył też jakieś trendy, pokazał chyba jako pierwszy taką, wiecie, inną wersję trochę tych znanych bajek. Miał bardzo wiele do pokazania, był świetną też propozycją nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla dorosłych, no więc naprawdę świetna propozycja. I chciałabym, słuchajcie, trochę tak przelecieć przez co niektóre filmy, które też zdobywały Oscary w tej kategorii, szczególnie te, które gdzieś tam oglądałam, więc na przykład 2003 rok, Gdzie jest Nemo, myślę, że również Wam znana, świetna historia rybki, która zaginęła, bardzo piękna historia też o przyjaźni, o rodzicielstwie, o relacji ojca z synem, też o walce o siebie, o uwierzeniu w siebie. Piękna też animacja, ja jestem, słuchajcie, zawsze mega fanką tych wszystkich takich historii podwodnych, no bo to jest taki świat, wiecie, niepoznany przez nas jeszcze do końca, nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje na tych dnach oceanów, więc dla mnie taka tematyka jest zawsze bardzo ciekawa, więc będę Wam pokrótce właśnie te takie filmy, które oglądałam, bo nie chcę się odnosić do tych, których nie widziałam, będę Wam tutaj je przytaczać i jeżeli nie widzieliście, a lubicie animację albo macie dzieci, i ona też tego nie wiedziała, no to są te propozycje, które koniecznie nadróbcie z nimi, bo naprawdę warto. Kolejny film z 2006 roku, film Happy Feet, Tupot małych stóp, to taka historia o pingwinkach. I wiecie co? Na pewno kiedyś ją oglądałam, ale nie za bardzo jej pamiętam. I to jest też świetny przyczynek do tego, żeby nadrobić, żeby sprawdzić, czy na których właśnie teraz platformie streamingowej nie ma czasem tego tytułu i myślę, że warto nadgonić. W 2007 Ratatouille, to taka historia o szczurze, którą też chyba gdzieś tam poniekąd oglądałam, ale też powiem Wam szczerze, że tak do końca nie pamiętam, ale myślę, że też warta. W 2008 był Wall-E, w 2009 był Odlat, w 2010 słuchajcie, klasyka Toy Story 3. W ogóle Toy Story 1 to chyba było jeszcze przed rozdawaniem Oscarów, więc dlatego tego Oscara nie wygrali, ale to też był przełom, to nie wiem, czy to nie była całkiem taka pierwsza, wiecie, animacja w 100% zrealizowana komputerowo, jeżeli się mylę, to pomylcie mnie, ale to była no, wyjątkowa też historia pod wieloma względami i technicznym i fabularnym, więc polecam. W 2010 Toy Story 3 zdobyło nagrodę. 2011 Rango, 2012 Merida Waleczna, też bardzo fajna historia o księżniczce, która nie chce być księżniczką, o wikingach, o właśnie tej, wiecie, co jest męskie, co jest damskie i co komu wypada, a czego nie. Też znowu piękna historia relacji mama i córka, więc polecam. No 2013 rok to oczywiście co? Kraina Lodu, która została wybrana najlepszą animacją, a do tego też piosenka wtedy, oczywiście Mam tę moc. Później były takie filmy, których nie kojarzę, a później 2016 i 2017 obok siebie. Ojejku, dwie moje ukochane też bajki, które uwielbiam. 2016 to jest Zwierzogród. Świetna, cudowna historia Judy Króliczka, która zostaje policjantką. Piękna, świetna też muzyka. Pięknie zrealizowana, no, rewelacyjna historia, która też uczy nasze dzieci, że naprawdę można wszystko. Nie bój się marzyć, nie bój się żyć. to są właśnie takie motta, które w tym filmie się pojawiają. A 2017 to jest Coco, jeżeli nie widzieliście, to polecam, ale ostrzegam, tutaj można się wzruszyć, tutaj można się popłakać. No ale naprawdę warto obejrzeć. Przepiękna historia hiszpańska o przemijaniu, o śmierci, o tym, co jest po tej śmierci i o bardzo skomplikowanych historiach rodzinnych, więc coś, co naprawdę warto zobaczyć. Również piękna taka warstwa muzyczna i piękna animacja. Później był Spider-Man Universum, później 2019 Toy Story 4, czyli po raz kolejny Toy Story. 2020 Co w duszy gra, 2021 Nasze magiczne Encanto, to też jest dosyć nowy film, jest na Disney Plus na pewno do obejrzenia i wiem, że ja go, słuchajcie, nie oglądałam, wiem, że Alicja go oglądała i bardzo jej się podobał i myślę, że to też chyba jest z takimi hiszpańskimi, jak się mylę, to wybaczcie, bo może portugalskimi, gdzieś tam nawiązaniami, ale również myślę, że wart obejrzenia film. No i słuchajcie, przechodzimy do naszego ostatniego laureata, czyli do filmu Pinokio. Pinokio, ale tych Pinokiów, słuchajcie, było masa i chodzi tutaj o Pinokio w reżyserii Guillermo del Toro. Guillermo del Toro jest to reżyser wywodzący się z Meksyku. Jest on zarówno autorem scenariusza, jak i reżyserem tego właśnie najnowszego oscarowego Pinokia. No wybitna, myślę, postać, jak najbardziej wcześniej znana z filmów aktorskich, z takich filmów jak Labirynt Fauna, również oscarowych, jak Kształt Wody. No i teraz Guillermo del Toro, znaczy teraz, jakiś czas już temu postanowił również wziąć na warsztat animację i to, co ten film wyróżnia, to to, że jest to animacja poklatkowa, czyli wiecie, tworzona w takim dawnym, klasycznym stylu poprzez animatorów, którzy po prostu przesuwają bohaterów i nagrywane są powolutku każde scenę. I muszę wam powiedzieć, że nie będę tego filmu oceniać gwiazdkowo. Od razu tutaj mówię, ten film jest troszeczkę inny, bo trochę chciałam właśnie powiedzieć o historii oscarowej, dlatego że bardzo lubię i dlaczego by nie. No ale też chciałabym się odnieść, natomiast nie będę tego filmu oceniać gwiazdkowo, bo jest mi bardzo ciężko go ocenić. Dlaczego? Zacznę od tego, że to nie jest film dla dzieci moim zdaniem. Nie wiem w sumie, od którego roku życia można by ten film obejrzeć, ale na pewno nie od 7, tak jak proponuje Netflix. Że nawet zakładając, że będzie oglądany razem z rodzicem i że rodzic będzie gdzieś tam wspierał. Z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że ten film jest bardzo, bardzo mroczny i dotyka bardzo trudnych tematów. Wiecie, ja nie jestem przeciwna dotykaniu trudnych tematów, ale dotyka w taki bardzo, taki dosyć, wiecie, niedelikatny sposób. Nie wiem, jak to powiedzieć. I też takich tematów, na które, myślę, jest pora, ale nie w wieku 7 lat, ponieważ tam mamy odniesienie do faszystowskich Włoszech i do wojny, i do tego, co się dzieje. No i bohaterzy są faszystami, no nie wszyscy, ale wielu z nich. No i generalnie film jest mroczny, jest tam dużo o śmierci, wróżki są przerażające. Dlatego myślę, że to nie jest na pewno film dla dzieci, ale jednocześnie no nie dziwię się, że ten film wygrał Oscara pod kątem takim, wiecie, całościowym i nie wiem też, jakie kryteria ma Akademia, ale myślę, że nie ma takiego kryterium, że to ma być film dla dzieci. Nie wiem. Bo jeżeli brać pod uwagę takie kryteria ogólne i na przykład też oglądanie tego filmu przez dorosłych, no to jest to film na pewno wybitny. Jest to film pięknie zrealizowany właśnie w tej starej technice, która, słuchajcie, wymaga ogromu pracy, ogromu pieniędzy. Bardzo dużo czasu to trwało. Jest też na Netflixie dostępny film dokumentalny, taki jakby making of, półgodzinny, jak to wszystko powstawało, jak to było wszystko przemyślane, jak dużo wartości też Guillermo chciał pokazać, jacy wspaniali aktorzy w tym brali udział i jaki to był, no, wyjątkowy projekt i z tym się jak najbardziej zgodzę. I film jest przepiękny, film jest wzruszający, film ma ogromne przesłanie i jest wspaniałym filmem i na pewno zasłużył na tego Oscara i jak najbardziej powinien go otrzymać, bo jest wybitny, ale to nie jest film dla dzieci, więc to chciałam podkreślić. Więc myślę sobie, że jeżeli wy chcecie, macie taką ochotę na taki właśnie seans filmu animowanego, to śmiało możecie obejrzeć. Są wspaniałe postaci, pięknie jest to wszystko, słuchajcie, zrobione naprawdę przepięknie. Jest tu wiele warstw, wiele i kwestii technicznych wspaniale dopracowanych i, tak jak mówię, kwestii fabularnych. To polecam wam, natomiast nie polecam waszym małym dzieciom, nie wiem, czy 10 lat to byłby już dobry wiek, czy może nawet nie, trochę starszy. Wiecie, no dzieci się też uczą w szkole o faszyzmie i o takich tematach, bo to też jest ważne, żeby to wiedzieć. No ale myślę, że siedmiolatkowie jeszcze nie muszą tak bardzo głęboko. To jest oczywiście tylko moje zdanie, ktoś może mieć zupełnie inne. Zachęcam was do dyskusji, jeżeli macie szczególnie odmienne zdanie w komentarzach. Ale generalnie film jest piękny, wybitny i polecam dla dorosłych na taki seans. Trwa 2 godziny prawie, więc to też nie jest krótko. No i to tyle, kochani. Tak jak powiedziałam, nie chcę tutaj za dużo też się wgłębiać, bo to trochę nie jest ta kategoria i nie chcę też oceniać. Ale też chciałam właśnie w tym filmie przedstawić wam trochę takiej animowanej historii oscarowej. I mam nadzieję, że ten film również przypadł wam do gustu. I jak zawsze na koniec dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną do końca, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.